Panujący w gminie Wilkowice specyficzny mikroklimat sprawia, iż miejsce to nabiera charakteru uzdrowiskowego. Zwłaszcza Bystra już od XIX stulecia cieszy się dobrą sławą. Leczyli się tu m.in. Józef Piłsudski czy Ignacy Daszyński. Tradycje sanatoryjne są podtrzymywane, ale równocześnie coraz większą wagę przykłada się do rozwoju sportu. Z naszej gminy pochodzi 14 olimpijczyków, czyli mamy te tradycje sportowe, szczególnie w skokach. Jesteśmy na obiekcie, który w tej chwili żyje. Ci młodzi adepci sztuki skakania ćwiczą, trenują. No i mamy nadzieję, że już w najbliższej olimpiadzie może z 2-3 zawodników brać udział. Zarówno mieszkańcom, turystom, jak i profesjonalnym zawodnikom już od kilku lat służy hala sportowa. Ale również zapraszamy różne grupy amatorów, ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Organizujemy turnieje siatkówki, piłki nożnej. Mieliśmy również zawody akrobatyczne. Prawie połowę obszaru gminy Wilkowice zajmują zalesione zbocze okolicznych szczytów, a różnica poziomów waha się tu od 380 do 1100 metrów nad poziomem morza. To także doskonałe warunki dla kolarzy górskich. Tu w trakcie zawodów poczują dreszczyk emocji i rywalizacji, ale będą też mieć czas, by dostrzec piękno okolicznych gór. Uczestnicy tego rajdu byli zachwyceni tymi naszymi terenami i mamy deklarację, że jednak w przyszłym roku ponownie tutaj się spotkamy.